400 maseczek, zszytych przez skazany. Te akurat są w zakładzie cyrkarnym w Iławie, szyte, czyli kawałek drogi przejechały, ale to nie stanowi z fizeliny, czyli do pierwotnego użytku. Natomiast tu jeszcze mamy każdy z takich takich, będzie którym też takie maseczki bawełniane. Jak będzie nam ten interes, to będziemy jeszcze przygotowali. No takie, nie wiem, może wam się przydadzą przywódce wykonane przez skazanych do takiego bezpośredniego kontaktu. Prosta formuła do założenia, co 20 sztuk wyłączam takich do wykonania. Teraz my. W podziękowaniu chcieliśmy przekazać taki skromny upominek. To jest obraz wykonany przez naszą mieszkankę. On jest wykonany z plasteliny, z kulatek plastelinowych. Nie, no naprawdę. Czasu. Ale jakie żółwia z siostrą. Czy żółwie? Już na czymś tak nie było. Dziękuję bardzo. Mówisz, Andrzej, że żółwiki to podstawa. Zakładasz maseczkę i pod cel. Do chiwa. W zasadzie wszystkim służbom, którzy narażają się na niebezpieczeństwo, kontakt, być może z osobami zarażonymi, bo do tego po prostu nie wiemy. Także bardzo dziękuję. Za chwilę jeszcze kilka słów dodatkowo. Teraz bym poprosił pana majora też o kilka słów. Panie komendancie, oczywiście przede wszystkim z okazji dzisiejszego święta, bo to przede wszystkim ochotnicze straże pożarne. Ja jestem z Olsztyna, pochodzę z jeziora, to wiem jak to jest. Ochotnicze straże pożarne to jest to klucz strażarstwa w Polsce i ten święty Florian tam z góry dokładnie widzi, kto najwięcej roboty robi. No na miasta pewnych okoliczności, bo w Domu Pomocy Społecznej udzielaliśmy wsparcia z naszej strony, szyte przez skazanych. Bardzo chętnie to robią, muszę dodać ze swojej strony, bo w jakiś sposób czują, że w ten sposób mogą również odpracować swoje, można powiedzieć, wymyślone przez skazanych, ale na przykład w Domach Pomocy Społecznej, jak rozdajemy siostrom, to bardzo, bardzo im to odpowiada. Tam w straży pewnie gdzieś tam w czasie akcji nie do końca, ale może w innych kontaktach, no nie wiem, zabezpieczacie, no nie wiem. Na pewno się przydadzą, na pewno się przydadzą. Także lepiej mieć jak nie mieć. Raz. Dziękujemy, dziękujemy. Również wszystkiego najlepszego z okazji waszego święta. Dziękujemy w swoim imieniu i jakimś naszych kolegów z grupy. Ja chciałem dodać jeszcze, że dzisiaj ten patronat, patron święty Florian, zresztą we wpisie dzisiejszym na Facebooku strony urzędowej wpisałem, że wielki szacunek i czapki z głów na rzecz braci strażackiej całej w naszym kraju, bo to dzięki wam wiele istnień, wiele dobytku udało się i udało się uratować. Jeszcze do dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie, pana majora Jarosława Stawskiego. Serdeczne podziękowanie, bo każdy gest jest istotny. Bardzo się cieszymy, że malutki bisztynek został uwzględniony w tej pomocy typu DPS czy nasze jednostki w krajowym systemie ratowniczym. Także wielkie gratulacje. Dziękuję. Proszę panu dyrektorowi przekazać. Oczywiście. Te gratulacje. Osobiście przekażę podziękowania dyrektorowi. Cała okoliczność jest w ramach hashtag Resort Sprawiedliwości Pomaga. Można wejść, zobaczyć na bieżąco, co po kolei będzie rzucane. Ja nie wiem, czy już dzisiaj zdążymy, ale wydaje mi się, że jutro już będzie można sobie zobaczyć. To relacja stąd na Facebooku, Olsztyńska Służba Więzienna.